Ja się wywodzę z rynku kinowego. Otworzyliśmy w Polsce pierwsze kino wielosalowe Feminę w Warszawie. Jak zapytasz niektórych moich konkurentów, to ci powiedzą, nie, to jest jeszcze rynek z dużym potencjałem. Panie Aleksandrze, gdyby pan tak tutaj zbudował nam takie złote tarasy. Nosem w nos, czyli rozmowy Eurobuildu. Dzień dobry. Podcasty Eurobuildu nagrywamy jak zwykle w miłych wnętrzach One Space Koszyki. Dziś siedzę nosem w nos z Aleksandrem Walczakiem, prezesem spółki Dekada. Witaj. Cześć. Dekada działa na rynku od ponad 10 lat. Jak w tym czasie zmienił się rynek? Co ci przychodzi do głowy jako najbardziej istotna zmiana lub zmiany? No, te ostatnie 10 lat to był faktycznie taki najciekawszy chyba okres na rynku nieruchomości komercyjnych, dlatego że zaczęły się duże zmiany. Już właściwie 10 lat temu wszyscy wiedzieli, że te pierwsze centra handlowe zbudowane w postaci hipermarketów, stodółek różnych, że ten czas się kończy. W pewnej okazałości widać, że są potrzebne obiekty lepsze, inne, podzielone na różne segmenty. No i można powiedzieć, że my właśnie te 10 lat temu zaczęliśmy interesować się segmentem convenience shopping center, czyli takich centrów podręcznych, wygodnych, szybkich zakupów, zlokalizowanych gdzieś bliżej miejsca zamieszkania, czyli automatycznie w mniejszych miastach. Ale mamy też lokalizacje w Krakowie czy w Olsztynie, czyli w dużych miastach, ale też dla tego klienta lokalnego, osiedlowego. No i wydaje mi się, że to był oczywiście bardzo dobry wtedy pomysł. Oczywiście on też wynikał z tego, że my jako polska firma, jest 7 udziałowców, osoby fizyczne, ja jestem jednym też z założycieli i udziałowców, że my nie mieliśmy takiej możliwości, takich kapitałów, żeby nagle wyjść z projektem, że zbudujemy kolejną dużą galerię w dużym mieście. To po prostu nie wchodziło w grę. Natomiast szukając sobie takiej niszy, która dzisiaj nawet nie wiem, czy jest niszą, bo jest takim równoprawnym elementem rynku centrów handlowych, myślę, że wybraliśmy bardzo dobrze. No i dzisiaj możemy uchodzić za tego, który prawie zaczynał ten segment rynku rozwijać. Dzisiaj mamy 11 lokalizacji, 3 w budowie. W związku z tym no, można powiedzieć, że jesteśmy jedną z większych firm, które też trzymają te nieruchomości w portfelu. No i żeśmy tak dosyć chyba skutecznie ten rynek convenience shopping center rozwijali, aż do jego nasycenia, z którym mamy już do czynienia obecnie. Ilość obiektów jest już wystarczająca. Oczywiście takim typowym wyznacznikiem nasycenia rynku są pustostany. W centrach handlowych, czy w ogóle w rynku centrów handlowych specjalnie się tam nikt nie chwalił tym stanem, chociaż oczywiście on gdzieś tam był mierzony. No ale to po prostu w którymś momencie musi być tak, że muszą być lokale niewynajęte, musi się przestać opłacać budować kolejne, no bo po prostu ilość sklepów na jednego mieszkańca, czy ilość metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni handlowej, no nie jest bez żadnego ograniczenia. No i myślę, że dzisiaj mamy do czynienia z takim nasyceniem ewidentnym. Oczywiście, jak zapytasz niektórych moich konkurentów, to ci powiedzą, nie, to jest jeszcze rynek z dużym potencjałem, że absolutnie się rozwijajmy, no bo albo, można powiedzieć, bajerują swoich właścicieli, albo swoje banki, albo swoje fundusze, próbując, no były takie przypadki, ściągać jakieś pieniądze z rynku na projekty, które no nie do końca są projektami udanymi. Według mnie mamy do czynienia z rynkiem w dużym stopniu nasyconym. Oczywiście nie jest tak, że nie da się zbudować jeszcze, my też budujemy tu i ówdzie jeszcze jakieś obiekty. Trzeba bardzo, myślę, że teraz umiejętnie podchodzić do tego, żeby nie przesadzić. Duża część sieci, tych takich, które docierają do tych klientów na dole, czyli sprzedających takie popularne towary, no ma tego też świadomość, chociaż widzi jeszcze spory oczywiście potencjał. Wielokrotnie ten potencjał też widzi w relokacjach, znaczy trzeba się wynieść z jednego obiektu, przenieść do innego, to też jest jakiś potencjał rozwojowy. Natomiast wydaje mi się, że nie należałoby teraz na siłę budować nowych obiektów, bo to psuje rynek. I oczywiście mamy do czynienia już w Polsce z kilkoma obiektami, które zostały na siłę wybudowane. Są takie pomniki, które są prawie gotowe do otwarcia, ale nigdy nie zostały otwarte. Mamy jakieś pojedyncze przypadki, że galerie czy centra handlowe są na skraju bankructwa, albo już jest jakaś ostra próba ich przebudowy, zmiany przeznaczenia i tak dalej. To są jeszcze pojedyncze. Natomiast no, jak na każdym rynku, nie należałoby przesadzić, bo dla dobra uczestników rynku jest nie doprowadzić do jakiegoś kryzysu. Może jesteśmy w lepszej sytuacji, bo my jakiś portfel mamy i myślę, że go jeszcze będziemy powiększali, ale przyszedł czas raczej na doskonalenie tego, co jest, na poprawianie, na rozbudowy, przebudowy i w tym też w najbliższym czasie widzimy swoją
swój sens istnienia. Co było największym wyzwaniem w początkach dekady? Czy to, co wspominałeś, czyli brak zaangażowania obcego kapitału? No, można powiedzieć, że akurat tak się stało, że sami dysponowaliśmy jakimiś zasobami. Bardzo dobrze nasze projekty zostały przyjęte przez bank. Na pewno ograniczeniem zawsze jest kwestia pozyskiwania dobrych lokalizacji. Myśmy postawili na obiekty, które nawet jeżeli są w małych, bo w większości są w mniejszych miejscowościach, nie są lokalizowane na łatwo dostępnych działkach gdzieś na obrzeżach miast, bo oczywiście była taka dyskusja, która jest może cały czas, czy handel powinien być bardziej w centrum, czy handel powinien być poza. My wychodzimy z założenia, że jeżeli oferujemy towary takiej pierwszej potrzeby, popularne i w mniejszych miejscowościach zawsze tym miejscem, do którego wszyscy przyjeżdżali na zakupy, był rynek, bo przecież ta nazwa rynek nie wzięła się znikąd, tam się handlowało. Zresztą miasta powstawały na skrzyżowaniu dróg handlowych, jak wszyscy wiedzą gdzieś. No to my uznaliśmy, że absolutnie trzeba ułatwiać ludziom życie i w sytuacji, kiedy popadały sklepy właśnie na głównych ulicach handlowych i w dużych miastach, i w małych, tak, popadały sklepy w rynkach, to żeby jak najbliżej nowe obiekty, które nie są w stanie zastąpić i ten trudno, żeby wróciło życie handlowe do polskich ulic, bo tam są za słabej jakości lokale. Nie ma takiej substancji, która wielokrotnie na Zachodzie została wytworzona. Zresztą tu mam swoją, właściwie nawet może nie teorię, tylko takie praktyczne podsumowanie tego, co się stało, o którym może się mało mówi, ale powiem Ci, że to wynika ze źle przeprowadzonej prywatyzacji polskich kamienic, lokali handlowych. Przyjęto założenie, żeby Polakom dać prawo własności po okresie PRL-u, żeby sprzedawać mieszkania. Do mieszkań dołączono również lokale handlowe, na tej samej zasadzie, że można lokal użytkowy na parterze kamienicy, wielokrotnie to są były centralne lokalizacje, tak? Czy przedwojennych kamienic, czy budynków powojennych, żeby również sprywatyzować i sprzedać. Kto wziął te lokale? No przeważnie wzięła była kierowniczka sklepu spożywczego, która tam sprzedawała, był fryzjer, który tam sobie sprywatyzował ten lokal i tak dalej, wykupił, no bo tym ludziom dano prawo wykupić. W związku z tym poszatkowano lokale, wszystkie, no ale w szczególności przy głównych ulicach, na bardzo małe klateczki. Każdy jest odrębnym właścicielem i każdy w którymś momencie uważa, że złapa Pana Boga za nogi. Już nawet powiedział, że on już nie będzie tu handlował, on teraz wynajmie i jest rentierem. Tak wszyscy w tą stronę poszli. Kiedy się okazało, że wchodzą sieci, że potrzebują większych lokali, no to wyszło na to, że przy ulicy, nie wiem, Nowy Świat, Chmielnej, Warszawie czy Marszałkowskiej nie ma lokalu, który miałby kilkaset, albo jest bardzo niewiele, lokali kilkaset metrów, odpowiednią wysokość, odpowiednie witryny, które się daje na to, żeby tam wszedł jakiś sklep. A gdyby nawet taki lokal można było wytworzyć, no nie ma sposobu, żeby dogadać się z kilkoma właścicielami lokali po sąsiedzku, bo każdy cały czas uważa, że trzyma Pana Boga za nogi. Myślę, że dopiero kolejne pokolenia to zrozumieją. Ludzie zaczną te lokale sprzedawać. Będzie taka szansa, jak jest na świecie, że cała kamienica jest własnością czy jednej rodziny, czy jakiegoś funduszu, czy kilka kamienic obok siebie i wtedy można wytworzyć duże powierzchnie i uratować handel czy te usługi przy głównej ulicy. W Polsce to niestety było nie do uratowania, więc nie dziwię się, że to wszystko padło. Natomiast naszą motywacją było to, że przywrócić handel w centrach miast. Stąd nasze obiekty mają tą zaletę, że są generalnie jak najbliżej centrum miast, spełniają rolę takiego centralnego miejsca zakupu w danej miejscowości. No i pozyskanie takiej lokalizacji było dla nas największym wyzwaniem. Powiedzmy o pierwszej chyba dekadzie otwartej w Myślenicach, którego to obiektu ja jestem fanem ze względu na jego unikalny charakter. To był pierwszy obiekt właśnie w mniejszej miejscowości łączący dworzec autobusowy z centrum handlowym w ten sposób, że powstał nowy, nowoczesny dworzec autobusowy, nowe stanowiska odjazdowe dla autobusów i zestaw kilkunastu sklepów. Ten obiekt, ponieważ był na terenie po byłym PKS-ie zlikwidowany, który właśnie zbankrutował, więc miał naturalną predyspozycję i takie też były nasze wtedy ustalenia z miastem, że zatrzymujemy tą funkcję. Zresztą no bardzo dobrze, bo w ten sposób udało się wytworzyć to, co jest istotą, czyli w różnych sprawach ludzie mają potrzebę w tym naszym obiekcie bywać. Nie tylko po to, żeby robić zakupy, ale tam się wyjeżdża do szkoły czy do pracy do Krakowa, stamtąd się wraca i wtedy po drodze te zakupy convenience są tym bardziej uzasadnione, kiedy przy przesiadce czy wyjściu z autobusu idzie się zrobić zakupy. Więc można powiedzieć, że zaczęliśmy się potem specjalizować w tym. Kolejny to był Nowy Targ, potem była Brodnica, potem Ciechanów. A dzisiaj mamy umowę z PKP na dworce kolejowe, które też będą funkcjonowały w ramach centrów handlowych. One nie będą pierwszymi, bo tak w Poznań został zbudowany, czy Katowice. Natomiast w małych miejscowościach, tu chodzi o Konin i o Mińsk, no to będą pierwsze tego typu zintegrowane centra komunikacyjne handlowe, łączące dworzec kolejowy, dworzec autobusowy i centra handlowe. Są obecnie dwie szkoły dotyczące relacji między handlem tradycyjnym oraz internetowym. Jedni twierdzą, że internet zabije konwencjonalne centra handlowe, inni, że mogą one żyć w symbiozie. Jakie jest Twoje zdanie w tej kwestii i jak ta sprawa dotyka convenience centers? No, wydaje mi się, że w tym segmencie jesteśmy w lepszej pozycji niż pozostała część handlu. Oczywiście no, można powiedzieć, że nie jest tak, że
handel internetowy do końca zabije handel tradycyjny. Bardzo go zmienia, to widać, że wielokrotnie są bardziej showroomy, że wszyscy i handlują w internecie, i handlują w sklepach i to się wszystko łączy, więc taka integracja następuje. Natomiast w mniejszym stopniu, myślę, to dotyczy centrów handlowych convenience, czyli tych takich popularnych zakupów, mniejszej też części mniejszych miejscowości, no bo tam te tradycyjne przyzwyczajenia są spore. Poza tym ja się wywodzę z rynku kinowego, bo kiedyś tworzyliśmy w Polsce pierwsze kino wielosalowe Feminę w Warszawie w 1994 roku. To był pierwszy multiplex. Przez 2 lata nie mieliśmy konkurencji. Kolejki stały długie. Po otwarciu Feminy przyszedł czas wtedy na multiplexy i inne sieci zaczęły wchodzić do Polski i właściwie wszyscy się dziwili, czy jest sens inwestować w multiplexy, w takie wielkie kina, które już na Zachodzie by istniały tam od 10 lat, ale w Polsce dopiero ten czas przed latach 90. Skoro mamy, jeszcze wtedy nie było możliwości oglądania filmów w komórce, tak jak dzisiaj, wtedy były wypożyczalnie wideo, wtedy były stacje telewizyjne, które serwowały po kilkadziesiąt, kilkaset nawet kanałów i wszyscy przewidywali, że kino na pewno stanie tak osłabione, że właściwie padnie, bo przecież głównie się chodzi o oglądać filmy, ale jednak zwyciężyło chodzenie do kina, a nie tylko na filmy. Czyli to wyjście z domu, spędzenie czasu poza domem, w troszkę innych warunkach, a przede wszystkim też ten element społeczny. Kino nie padło, ma się świetnie, pomimo że ma totalną konkurencję, że ten film jest dostępny wszędzie i po prostu w ilościach niesamowitych i właściwie prawie że za darmo, tak? A w kinie nawet trzeba płacić. I ja przewiduję, że dzisiaj wskaźnik dotyczący handlu e-commerce, handlu internetowego jest już dosyć wysoki i nie będzie już przyspieszał, że gdzieś się zbliżamy do jego górnego pułapu i że bardziej to handlowi nie zaszkodzi, więc nie jestem zwolennikiem tego, że trzeba płakać i wstrzymywać się z rozwojem tradycyjnego handlu. To w takim razie w którą stronę pójdzie handel? Wspominałeś, że twój rynek podstawowy, czyli convenience centers, nieco się już wyczerpuje. Czy w takim razie można zakładać, że dekada pójdzie w jakąś inną stronę? My mamy taki plan, że mając kilkanaście obiektów, czyli sporą siecią już, ale też może być większą, natomiast chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, która jest na każdym rynku, czyli że następuje integracja, że następują łączenia sieci, coraz większa konsolidacja, więc myślę, że możemy być jedną z takich osi konsolidacyjnych, żeby powiększać nasze portfolio przez kupowanie obiektów, czasami na przykład obiektów wybudowanych, bo takich jest dużo w Polsce na tym rynku convenience, zrealizowanych przez niedużych inwestorów, czasami lokalnych, z błędami. Nie jest tak, że my nie popełniliśmy błędów, niektórych centrów też się prawie, że wstydzimy, tak będziemy je poprawiać. Ale myślę, że mamy więcej doświadczeń niż lokalny przedsiębiorca, który wybudował sobie, bo tak w wielu miasteczkach w Polsce było, że powstali ludzie, którzy zarobili pieniądze tam w jakichś innych sferach i potem uznali, że muszą mieć oczywiście restauracje w tym mieście, muszą mieć w tym mieście centrum handlowe, muszą mieć, no właśnie wszystko, co w tym mieście się dzieje, to muszą się być dziki, że się najlepiej na tym znają, bo przecież potrafili robić biznes. No i jeszcze popełnili mnóstwo błędów, pobudowali obiekty, które wielokrotnie są niefunkcjonalne. To już dzisiaj widać, bo na rynku nienasyconym wszystko wychodziło pięknie. Więc widzimy taki potencjał troszkę na skupienie takich obiektów do poprawienia. Widzimy też potencjał w tym, żeby wspólnie zarządzać większą siecią, bo to są i lepsze relacje z najemcami, i lepsze rozumienie potrzeb klientów i prowadzenie takich rozwiązań, które też są kapitałochłonne, wymagają dużego zasobu, żeby to zrobić, więc myślimy o takim rozwoju poprzez nabywanie gotowych centrów. Na pewno też się uda, myślę, że w wielu miastach, nasi konkurenci wielokrotnie w małych miastach zbudowali obiekty poza miastem, no bo tam było, można było łatwiej kupić działkę, taniej. Wielokrotnie też nastąpiły takie sytuacje, no nie wiem, znam parę takich miast, Ciechanów, Konin, w którym jesteśmy. Główne centrum handlowe jest poza miastem. Wtedy rady miast i burmistrzowie czy prezydenci byli pod presją lokalnych tak zwanych kupców, którzy mówili, my tu mamy swoje sklepy, żadnego nowoczesnego handlu w mieście, bo inaczej nas zabije. No i sobie podrżnęli gałąź, na której siedzieli, czyli wygonili ten nowoczesny handel poza miasto. No to jak wygonili poza miasto, to ta gmina tam pod Ciechanowem czy pod Koninem się bardzo ucieszyła. Szybko im wydali pozwolenie i tam istnieją centra handlowe, do której całe miasteczko wyjeżdża na zakupy, w szczególności w weekendy oczywiście, ale przez cały tydzień. W związku z tym bardziej nikt już nie przychodzi do tych sklepów, które zostały w centrum miast. I w związku z tym ci lokalni kupcy wreszcie zrozumieli, że to był błąd. Ale myślę też, że z punktu widzenia dalszego rozwoju to wielokrotnie jest szansa, żeby ten handel wrócił. Właśnie w oparciu może o lokalizacje przydworcowe, czyli zostały jeszcze te dworce autobusowe, czy te dworce kolejowe, które są taką osią, wokół której można zbudować jeszcze handel i częściowo ten handel dotychmiast wróci. Więc to jest jeszcze taki proces, który będzie w szczególności w małych miastach trwał jeszcze latami. Zauważmy, że w dużych miastach dosyć szybko nastąpił. Nie wiem, czy pamiętasz, że
pierwsza galeria w Warszawie, handlowa, taka z prawdziwego zdarzenia, to była promenada za Wisłą. Potem była galeria Mokotów. To osiedlowe lokalizacje. Dopiero potem była galeria Złote Tarasy czy Arkadia, która też jest w miarę dobrze. Pierwsza galeria we Wrocławiu na Psim Polu Korona. Poza miastem prawie, że tak? Czy Bielany, które zaczęły się rozwijać właśnie poza. Dopiero potem powstała Dominikańska, więc w dużych miastach oczywiście jest taki potencjał, że i te poza miastem funkcjonują, bo mają też fajny wianuszek ludzi mieszkających pod miastem, jak i te centralnie zlokalizowane też sobie radzą. W małych miastach jest większy problem, bo jeżeli jest obiekt, który nasyca właściwie cały obszar ściągalności, czyli całe miasto i właściwie powiat, to bardzo trudno teraz wybudować kolejny. Prezydent Konina mi powiedział: panie Aleksandrze, gdyby pan tak tutaj, taką ma pan działkę w centrum miasta, zbudował nam takie złote tarasy, żeby to było z kinem i tak dalej. Ja mówię, no świetnie, tylko musi pan pojechać i tam kluczykiem zamknąć galerię, która jest pod Koninem, tak? W starym mieście, które de facto jest wioską. I ja mówię mu, domyślam się, dlaczego to tam zostało zbudowane, bo pewnie Rada Miasta nie zgadzała się wtedy na to, żeby w Koninie budować. On mówi, a skąd pan wie? No i widzę potencjał jeszcze, że ileś lokalizacji może właśnie w centrach miast powstać, takich handlowych, nawet właśnie prostych typu convenience, i w ten sposób też oczywiście tą strukturę polepszyć. Będzie taki też podział. No, te na obrzeżu miast będą takie bardziej, nie wiem, dyskontowe, służące większym sklepom, a handel bardziej fashion wróci do centrów miast. Więc z tym też widzę jakąś szansę. Na koniec pierwszej części rozmowy powiedz, co ułatwiłoby ci pracę, oprócz sympatycznych prezydentów miast? Co sprawiłoby, że twój biznes był łatwiejszy i mógł się jeszcze bardziej rozwijać? Jest duży problem z roku na rok niestety pogarszający się procedur administracyjnych, które prowadzą do wybudowania obiektów. Wszyscy o tym mówią, wszyscy o tym wiedzą, że jest źle, że ustawy o planowaniu przestrzennym nie są zbyt w porządku, ale to najgorsze jest praktyka. Nawet same ustawodawstwo, według mnie, nawet chyba jego nie rusza. Problem jest taki totalnie złej praktyki, która wynika, myślę, no niestety, z bardzo złych wzorów, które funkcjonują cały czas w polskich urzędach, bojaźni w zakresie podejmowania decyzji i szukania wszelkich powodów, dla których można podjąć decyzję albo negatywną, a najlepiej jej nie podjąć. Jest to tak rozpanoszone, kiedyś mi się wydawało, bo ja już mam troszkę lat, że tacy byli urzędnicy, bo trochę pamiętam tych urzędników jeszcze z PRL-u, bo chodziłem do liceum, czy rozpoczynałem studia jeszcze w PRL-u, no to coś tam już kojarzyłem. I wydawało mi się, że jak przyjdzie nowe pokolenie urzędników, to będą ludzie mojego pokolenia, młodzi, tak, już skończą z tymi po prostu urzędnikami, którzy zawsze byli na nie i dla którego obywatel był wrogiem. Ale dzisiaj się okazuje, że niby obywatel nie jest wrogiem, ale szukanie przeszkód, dla którego się nie chce wydać decyzji, jest cały czas funkcjonującą sprawą. I tak jak pamiętam, 10 lat temu, powiedzmy, można było dla takiego obiektu 5-10 tysięcy GLA poświęcić, nie wiem, 2 lata czasu, żeby przygotować inwestycje, czasami nawet może krócej, nawet tam ze zmianą planu nawet miejscowego, to dzisiaj 5 lat, to wydaje mi się, że to jest nawet sukces, żeby coś przygotować. Po prostu to jest katastrofa. Dziękuję za pierwszą część rozmowy. Za chwilę porozmawiamy jeszcze z Aleksandrem Walczakiem, ale bardziej od strony prywatnej. Nosem w nos, czyli rozmowy Eurobuildu. Witamy po przerwie. Dziś siedzę nosem w nos z Alkiem Walczakiem, prezesem spółki Dekada. Powiedz, jak trafiłeś do branży nieruchomości i do retailu? No, można powiedzieć, że tak, absolutnie nieprzypadkowo. Tutaj jesteś wyjątkowy. Nawet z takim prawidłowym chyba szkoleniem w tym zakresie. To się, no tak nawet sięgnę głęboko do studiów. Ja byłem na studiach kierownikiem programowym Hybryd, to warszawski klub. I tam był bardzo silny, dyskusyjny klub filmowy, który prowadziliśmy. No wtedy to był czas na wyświetlanie filmów, których w oficjalnej dystrybucji nie było i tak dalej. Na bazie pewnego sukcesu tego klubu, który robiliśmy z Rowanem Gutkiem, który do dzisiaj prowadzi Kino Murano, robi festiwale, no jest dużą postacią filmu niezależnego, może być, czy promocji filmu niezależnego, bo to był mój bliski współpracownik. Doszedłem do wniosku, że jakąś taką perspektywą jest podźwignięcie starych kin, które upadły, jak wszystko po PRL upadło, i które zostały też tak bardzo źle sprywatyzowane, ponieważ zostały wynajęte, jak sklepy były wynajęte, to ich stare kina były wynajęte prywatnym osobom. Właściwie każdy, kto tam wiedział, że jest kino do wynajęcia, mógł wynająć. Oczywiście wynajęli, głównie byli kierownicy kin, czasami kasjerki, jak kierownik był niechętny. I był taki moment, że w którymś momencie te kina, właśnie tak źle sprywatyzowane, zaczęły też padać. Nie dały rady funkcjonować.
W Warszawie na rynku wszystkie kina były wynajęte, ale splajtowało kino Femina, które było dużym, starym kinem, gdzie trzeba włożyć olbrzymie pieniądze w remont. Spółeczka jakaś pracownicza, która wynajęła go, nie była w stanie tego zrobić. W związku z tym poprosiliśmy o wynajem tego kina. Zaczęliśmy jeździć za granicę, patrzeć, jak się kina rozwijają za granicą i stworzyliśmy projekt przebudowy tego starego kina, nie tylko wyremontowanie, ale przebudowy w kompleks czterosalowy. To było moje pierwsze doświadczenie na rynku nieruchomości, ale wynikające tak naprawdę z działalności w sferze kultury, szeroko rozumianej, w szczególności rozpoczynania filmów. Ale takie bardzo biznesowe podejście do tego. Biznesowe, tak, ale oczywiście biznesowe, czyli żeby tworzyć coś nowego. Również prowadziliśmy inne kina, takie jednosalowe i byliśmy jakąś tam niedużą siecią, ale jeszcze kin tradycyjnych z pierwszym nową inwestycją. Po czym oczywiście kolejnym krokiem była próba budowy multiplexów. Weszliśmy z taką ofertą, jako właśnie były te dwie firmy polskie, Łódzka Helios i my nazywaliśmy się wcześniej Echo Cinema, potem Kinoplex i zaczęliśmy dogadywać się z centrami handlowymi, z pierwszymi galeriami, które były budowane na otwieranie multiplexów. I zrobiliśmy takie multiplexy m.in. w Bielsku-Białej sferze, w Galerii Echo w Kielcach, w Opolu, w Gdańsku, no i ta nasza Femina, która była jako pierwsza. No i tam zaczęliśmy się uczyć wspólnie, właściwie można powiedzieć, projektowania i funkcjonowania galerii handlowych, no bo kino było wtedy głównym najemcą, to były kina od 6 do 8 sal. Pamiętam, że w Kielcach głównym najemcą było Tesco, a potem kolejnym byliśmy my. Mieliśmy tam 4 czy 5 tysięcy metrów kwadratowych. Dosyć łatwo to poszło. Mieliśmy doświadczenia z rynku kinowego, bo byliśmy pierwszym operatorem właściwie multiplexu. No i wtedy właśnie tak naprawdę nauczyliśmy się centrów handlowych, ale od strony najemcy. Więc można powiedzieć, że dosyć łatwo było też rozumieć wynajmującego. No i przyszedł taki czas konsolidacji rynku kinowego. Zostaliśmy skonsolidowani, czy zgodziliśmy się na konsolidację z Heliosem, który tak naprawdę nas kupił. Dzisiaj nasze kina funkcjonują pod marką Helios, ale cały czas są i są to jedne z najlepszych kin w sieci Helios, to mogę powiedzieć, bo wiem. Natomiast my wtedy zarobiliśmy pierwsze poważne pieniądze i doszliśmy do wniosku, że trzeba je zainwestować na tym, na czym się już znamy, czyli w nieruchomości handlowo-usługowe, bo byliśmy bardzo blisko, byliśmy głównym najemcą. I też mieliśmy bardzo trudne chwile, niepłacenie czynszów, problemy z utrzymaniem umowy i tak dalej. No, wiedzieliśmy to wszystko doskonale, no, ale oczywiście poszliśmy w format, który był formatem dla nas dostępnym, czyli format convenience i stąd jestem na rynku. Można powiedzieć, że na rynku nieruchomości jestem od prawie 30 lat. No. A pamiętasz swój pierwszy taki duży deal, który dał Ci takiego pozytywnego kopa? Czy to był jakiś duży kontrakt, duży najemca, duża inwestycja? Coś takiego, że pomyślałeś, że to jest moja droga? Pewnym takim może elementem, który przesądziło, że idziemy w tą stronę, żeby rozwijać sieć i budować więcej obiektów, było to, że zaczęliśmy sobie dobrze radzić z finansowaniem projektów. Czyli może być tak, duży sukces tej działalności też twierdzi się w pozyskaniu najemców, ale też w sprawach finansowych, czyli możliwości zgrania sensownego kredytu, bo my tak robimy to, można powiedzieć, po bożemu. Wkład własny, kredyt. Zrozumieliśmy, że mamy takie doświadczenia, że może to nie jest jeden deal, ale nagle się okazało, że banki nas bardzo poważnie traktują, pomimo że mamy jeszcze małe doświadczenia. Okazało się, że możemy robić nawet inwestycje większe i uzyskiwać spore finansowanie, to dłużne, ale na dobrych warunkach. I właściwie można powiedzieć, że kiedy dostaliśmy finansowanie portfelowe, tam chodzi o tak naprawdę długość spłaty kredytu, czyli okres amortyzacji kredytu. Prawdopodobnie mamy jedno z najlepszych, a może najlepsze w Polsce. Wtedy zrozumieliśmy, że naprawdę jesteśmy i ważni dla siebie, i ważni dla rynku, ważni dla klientów, potrafimy to robić, nie dajemy ciała, możemy dalej iść. Jak spędzasz wolny czas? Wchodzisz do kina? To jest właśnie mankament, bo jestem pracusiem i pewnie jak zapytasz właśnie o spędzanie czasu, to można powiedzieć, że raz mam go niewiele, tylko weekendy. Właściwie cały dzień od rana do wieczora nie jestem obecny w domu. Nie mam wolnego czasu, ale moją pasją jest praca. To jest rzecz, którą lubię, dobrze czuję jakby w tym, co robię, więc można powiedzieć, że nawet nie potrzebuję jakiejś ekstra pasji, która pozwoli się oderwać od pracy. Do kina chodzę chyba tak średnio jak Polak, czyli tam bez przesady, ale oczywiście lubię i tak dalej. No i oczywiście można powiedzieć, że próbuję troszkę uprawiać sportu, jakiś tenis, troszkę żeglować. No nie ma tego dużo, ale mogę powiedzieć, że tego nie żałuję i że to pozwala intensywnie żyć po prostu i to jest okej. Okay. A gdybyś nie robił tego, co robisz zawodowo, czyli nie prowadził spółki deweloperskiej tak naprawdę, co mógłbyś robić od strony zawodowej?
otworzysz sobie małe kino, zostaniesz słynnym żeglarzem. Nie, może aż tak nie, znaczy, może być, że trochę dla mnie jest niewyobrażalny, więc co to by było, gdyby nie było tego zajęcia. Począwszy od studiów, bardzo mnie zawsze cieszyło organizowanie przedsięwzięć, nie tylko budowlanych, tak, bo te budowy, te inwestycje to się pojawiły w którymś momencie, ale organizowanie przedsięwzięć, które służyły ludziom i dawały ludziom coś nowego, coś dobrego, z którego się ludzie cieszyli. Czyli tak jak pokazy filmów robione w hybrydach, jak imprezy robione w hybrydach. Nie wiem, pierwszy raz zrobiliśmy festiwal reggae, który do dzisiaj Rób Reggae. Prowadzaliśmy w hybrydach zespoły, tak zwana Nowa Fala. Robiłem festiwal Fama w Świnoujściu. Duże koncerty na kilka tysięcy ludzi. To było niematerialne wszystko, ale dawało dużo radości, bo to było dla innych ludzi. I dzisiaj tak naprawdę jest chyba jakieś nawiązanie do tej działalności sprzed kilkudziesięciu lat do naszych obiektów, bo te obiekty też są dla ludzi, czyli tam ludzie spędzają czas, robią zakupy, służą one ludziom, a my je eksploatujemy, utrzymujemy, więc widzę, że tu nawet może jakiś rodzaj misji przekonania, że w tym się czuję dobrze, jeżeli robię coś, co nie jest tylko dla mnie, ale służy ludziom i ludzie się cieszą, że mogą z tego korzystać. Myślę, że to dobre podsumowanie naszej rozmowy i naszego spotkania. Bardzo Ci dziękuję. Rozmawialiśmy z Aleksandrem Walczakiem, prezesem spółki Dekana. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę. Kolejne spotkanie Nosem w Nos już wkrótce. Do usłyszenia. Toczy się fajnie.